Pozdrawiam Was serdecznie, niedziela. Natomiast jakby mi ktoś powiedział w piątek, że biorąc pod uwagę, że walczył Benavidez z Davisem, biorąc pod uwagę, że walczył Munguia z Rosado, ja zacznę od tego, co się działo w Sheffield, no to bym powiedział, słuchaj, chyba żeś zwariował, bo co się może zdarzyć w Sheffield? Taka sytuacja króciutka dla Was. Nazywa się Eddie Hearn, masz do dyspozycji wielką machinę reklamową. Gdzie by tu zrobić walkę u siebie? No, spróbujemy znaleźć takie miasto, które ma dwóch mistrzów świata, zrobimy tam brytyjskich, zrobimy tam walkę, no i wiadomo, że to musi być super sukces. No i takie miasto nazywało się Sheffield, z tego miasta pochodzi Kid Galahad, z tego miasta pochodzą Terry Harper. Co się może nie udać? Biorę zawodników solidnych, natomiast tak czy inaczej moi pięściarze są zdecydowanymi faworytami. Nawet 7, 8, 9 do 1. Co tu się może zdarzyć? No, co się może zdarzyć? Dlatego zaczynam od tego, co się działo w Sheffield. Jedno zdanie razu na początku. Ze świecą można szukać takiego, który dawał szansę Alicji Baumgartner w pojedynku z Terry Harper. Baumgartner była pięściarką, której mówiło się, że ma fajny cios, idzie na jedno uderzenie. To prawda, na 11 walk, na 10 walk 6 nokautów przed tym pojedynkiem, to jeśli chodzi o dziewczyny, to jest wybitnie dużo. Na 10 walk 60% nokautów to jest bardzo dużo. Natomiast no, technicznie słaba, daje się trafić, nie wiadomo jak z jej kondycją i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony Terry Harper u siebie walczy mistrzyni świata WBO, mistrzyni świata WBC i IBO. Co się tutaj może zdarzyć w wadze superpiórkowej? Dodałem, no co się może zdarzyć? Znaczy to, że Alicja Baumgartner ma mocniejszy cios, to było widać po 30 sekundach i to był szok dla komentatorów również. Znaczy oni wiedzieli, że Amerykanka mocno bije, natomiast nie wiedzieli o tym, że różnica między ciosami Terry Harper, a różnica między ciosami Amerykanki to będzie razy 3 na korzyść Amerykanki. To było widać od razu. Rzecz, która jest niezmiernie rzadka, a mianowicie sędziego, który dopada stojącej zawodniczki, normalnie stojącej, obejmuje ją i mówi koniec walki. I w 100% ma rację. Bo to był klasyczny przykład. Tony Bello o tym mówił. Komentatorzy o tym mówili. Ona była nieprzytomna stojąc po uderzeniu Baumgartner. Nieprzytomna stojąc. Takie rzeczy się zdarzają. Dostała petardę, nie wiedziała gdzie jest. Jak powiedział Tony Bello, zasnęła na stojąco. Dosłownie zasnęła na stojąco. Brawa dla sędziego, który się zorientował. Brawa dla sędziego, który widział od początku siłę ciosów Baumgartner. I wskoczył, i objął, i skończył tą walkę, objął Terry Harper i skończył tą walkę, dlatego że każdy następny cios, dosłownie, zresztą komentatorzy i chyba Tony Bello o tym mówili, że w ten sposób można życie stracić. Kiedy jesteś nieprzytomny, stoisz, dostajesz jeszcze jedną petardę. Była taka petarda z lewej strony, kiedy ona już była lekko przytomna, natomiast nie była to żadna seria ciosów. Następny cios to szpital, bez dwóch zdań. Olbrzymia, wielka sensacja. Okej, to mamy odhaczone, Terry mówi, o, Eddie mówi, no. Kurczę blade, co się teraz dzieje? Moja faworytka przegrała. No tak, ale teraz wchodzi Kid Galahad. No teraz odzyskam tutaj całe to szaleństwo Sheffield, no bo Kid Galahad, Sheffield. Co się może zdarzyć? No, na początku kompletnie nic. Kompletna, całkowita dominacja szybszego, młodszego o 4 lata Kida Galahada. Komentatorzy, no już, nic tutaj się nie może zdarzyć. Ta widownia poczuje się zdecydowanie lepiej za kilkanaście minut, może nawet za kilka minut. Przypominają do tego słowa komentatorzy, ja przypominam właściwie Kida Galahada, który mówi, w tej walce sędziowie nie będą potrzebni, ja to wszystko sam załatwię. No, szkoda, że tego Kiko Martinezowi nikt nie powiedział. Kiko Martinez, 35 lat w wadze piórkowej, tak jak mówiłem, 35 lat, to jest super stary człowiek. Zastanawiałem się w zapowiadającym vlogu tą walkę, jakiego zobaczymy Kiko Martineza. Mówiłem, że gdyby walka była parę lat temu, to zdecydowanym faworytem dla mnie byłby Martinez, który jest po prostu lepszym pięściarzem niż Kid Galahad. I nie ulegało to dla mnie wątpliwości, a teraz zastanawiałem się, czy 5 lat później, ponieważ ma 35 lat, to w ogóle coś jeszcze z niego zostało. Ostatnia rzecz, która opuszcza zawodników, zawsze wiemy, to jest power. Czyli to jest petarda, o czym bardzo, bardzo brutalnie przekonał się w piątej rundzie po wygraniu czterech pierwszych na luzie. W ogóle nawet nie było o czym mówić, tak jak mówiłem, kwestia czasu, kiedy tą walkę Galahad wygra.
No nie wygrał, bo przyjął petardę dwa razy z prawej, najpierw w piątej, już był nieprzytomny. Część z was pytałem się na vlogu, dlaczego w ogóle sędzia to puścił. No, powinien puścić, bo walka była o tytuł mistrza świata. Obrońca był na deskach, mocno naruszony, ale w dalszym ciągu to był mistrz świata. Trzeba dać mu kolejną szansę. Jestem 100% za tym. Natomiast Martinez na tą szansę kompletnie nie pozwolił. Zobaczył te opuszczone ręce na początku szóstej rundy. Kida Galahada, poszła petarda i się skończyło. Kolejna sytuacja, w której 100% faworyt gospodarzy. Mistrz świata przegrywa przez nokaut. Ja powiem, że nagrywam to, no nie powiem, że na gorąco, bo jest niedziela rano. Natomiast nie przeglądałem jeszcze, kiedy ostatni raz, może ktoś z was spróbuje znaleźć, kiedy ostatni raz była gala zrobiona, kiedy dwóch mistrzów świata, walcząc u siebie, w swoich rodzinnych miastach, albo w rodzinnych okolicach, przegrało walki na jednej gali. Nie potrafiłem znaleźć. Nie potrafiłem takiej sytuacji znaleźć, czyli mówimy o, nie wiem, czy bez precedensu, bo nie będę tak mówił, bo może taki precedens jest. Natomiast biorąc pod uwagę dwie główne walki wieczoru, dwóch mistrzów świata przegrywa u siebie przez KO. To jest w ogóle, porażki na punkty się zdarzają, ale przez KO to nie pamiętam takiej sytuacji. Coś niesamowitego. No i bardzo słuszna uwaga Ediego Hearna, który zwraca uwagę na to, że jest klauzula rewanżu w jednym i w drugim przypadku, natomiast o ile może się da zrobić walkę Kid Galahad i on będzie za tym, żeby tę walkę zrobić kontra Kiko Martinez 2, to on nie jest do końca przekonany, czy jest sens w tej chwili po tym łomocie, jaki był, żeby Terry Harper walczyła od razu rewanż. Bardzo się wymigiwał Eddie Hearn i ja go całkowicie rozumiem, bo po takich petardach, jakie przyjmowała Terry Harper, wyjść jeszcze raz na tą zawodniczkę, która jej te petardy serwowała, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Także początek nocy z boksem mieliśmy rewelacyjny. Ja się zastanawiam, co tu się może jeszcze zdarzyć. Mam nadzieję, że zobaczymy podobne walki w następnych pojedynkach. No i kompletnie się nie zawiodłem, bo to był taki wieczór dla tych, którzy mogą oglądać boks i lubią oglądać boks właśnie w tym właśnie wykonaniu nokautowym, albo jak w przypadku walki Mungia kontra Rosado, nokautu nie było, natomiast statystyki, za chwilę o nich powiem, w ogóle z innej kompletnie planety, ale zacznę od, nie, właściwie przejdźmy teraz do Mungia Rosado, że to będzie wojna, to myśmy doskonale wszyscy wiedzieli. No i wstaweczka jest, bo oczywiście mi się jakiś background nagrał, nigdy mi się to nie zdarzyło, natomiast na wszystko jest pierwszy raz. O czym w tym momencie mówiłem i co tutaj była taki podkład muzyczno-reklamowy z tyłu, to chodzi o to po prostu, że zobaczymy, jak będzie się rozwijała kariera Jaime Munguia, natomiast najbliższe 3-4 lata to jest zawodnik, na którego absolutnie trzeba zwracać uwagę. On może walczyć z każdym w tej chwili w kategorii wagowej. No, ma do wyboru w tej chwili, to wiemy, to jest najważniejsza rzecz. Może wybierać pomiędzy Andrejdem i Charlo, ponieważ jest numerem 1, czyli jest mandatorym, obowiązkowym rywalem dla Andrejda, który co prawda walczy z Quigleyem, teraz już w Bostonie na DAZN, natomiast Charlo rywala nie ma. Walkę chętnie by się dało zrobić, natomiast no, tu jest mały problem, ponieważ Charlo reprezentuje Premier Boxing Champions, natomiast tu jest po tej stronie DAZN. Ale panowie może dojdą ze sobą do porozumienia, bo DAZN wielokrotnie, Eddie Hearn, który zajmuje się tymi biznesami DAZN, powiedział, że on nie ma żadnego problemu, żeby robić walki mieszane. Znaczy, on może wysłać swojego zawodnika, czy zawodnik innej firmy promocyjnej, czy innej stacji telewizyjnej może walczyć. W każdym razie rozwój Mungii powoduje, że absolutnie warto tego chłopaka oglądać. No dobra, ale to już mówię o tym, co by było i co może być w przyszłości, natomiast parę zdań na temat walki, bo walka była emocjonująca. Działo się przez 12 rund, chociaż nie ulegało wątpliwości, że Jaime Munguia jest tym, który tą walkę wygrywa. Ja dałem Rosado 3 rundy max w tym pojedynku, dlatego że z jednej strony to fakt, trafiał, miał te swoje 25 czy 30 sekund, kiedy dochodził, kiedy wydawało się szczególnie pod koniec rund, że będzie potrafił zmienić przebieg walki, natomiast osobą, która była
cały czas atakująca był Jaime Munguia. To składanie przez niego kombinacji to jest absolutnie piękna sprawa. On się bardzo, bardzo, bardzo podciągnął w tym, był zawodnikiem szybszym. Natomiast no, to jest ten portorykański wojownik, czyli Gabe Rosado. On zawsze znajdzie w sobie jakieś tam siły, żeby uderzyć, wejść, zaatakować. Parę razy, jakbym miał podsumować ten pojedynek, co było najważniejszą rzeczą, to jest kwestia kombinacji, bo kombinacjami i to rewelacyjnie, przez całą walkę, przez pełne 12 rund bił Jaime Munguia, natomiast pojedyncze ciosy, no były takie sytuacje, siódma czy ósma runda, kiedy atakuje pod koniec szczególnie rund, atakuje Gabe Rosado, trafia prawą, natomiast brakuje tej lewej. Brakuje kombinacji, natomiast wiemy o tym, że Munguia ma mocną szczękę, więc to nie jest tak, że jednym ciosem go trafisz i padasz. To takiej sytuacji nie ma. Tego tutaj zabrakło. Także podsumowanie walki, różnica między pięściarzami, było ich parę, ale ta najważniejsza, jeden bił kombinacjami, drugi bił pojedyncze ciosy i to zupełnie na takiego Jaime Munguia nie wystarczyło. Zobaczyliśmy mega walkę. Ja mówię, no tak, no teraz ta walka skończona, prawie równolegle się te walki zaczęły. To mnie denerwuje, no ale no co z tego, że mnie to denerwuje, niczego nie zmienimy. Prawie dokładnie, znaczy nieco wcześniej wyszedł Benavidez, miałem nadzieję, że może skończy, zanim wyjdą na ring w Anaheim Munguia i Gabe Rosado, natomiast nie skończył, ponieważ no, tak walczy Dawid Benavidez. On po prostu się rozgrzewa z każdym zadawanym ciosem, z każdą zadawaną kombinacją. No, taki jest Bandera Roja, czyli czerwona flaga. No, te przyspieszenia tych kombinacji przy tym wzroście i przy tym zasięgu ramion, nawet w pół dystansie, to jest coś pięknego. Bo to nie jest pięściarz, który się idealnie czuje w pół dystansie. To jest taki mały paradoks, patrząc na Benavideza, bo patrząc na jego zasięg ramion, wzrost w tej kategorii wagowej, super średnia, przypominam, pomyślałbym, że to jest pięściarz, który się najlepiej czuje, będąc w dystansie, długie ręce, te ciosy składa no naprawdę fenomenalnie. Natomiast on się fenomenalnie również czuje w pół dystansie, zadając te uppercuts, te podbródkowe, które stają się powoli jego takim znakiem specjalnym. Znaczy z drugiej strony, mówimy, cały czas patrząc tą walkę, myśleliśmy pod kątem, jak on będzie wyglądał na tle Canelo Alvareza. W super średniej nie ma lepszego rywala. Inaczej, dla tych, którzy powiedzą, pewnie nie wygrałby z Canelo, w dalszym ciągu twierdzę, że nie wygrałby. Nie wygrałby, byłaby super walka, ale krótkie pytanie. Czy David Benavidez jest lepszy, waszym zdaniem, niż Caleb Plant? No, jeśli obserwujecie boks, nie to żebym wam wkładał słowa w usta, natomiast jeśli obserwujecie boks, to wiecie, że tak. To wiecie, że David Benavidez, podejrzewam, na 10 walk z Calebem Plantem wygrałby 9 albo 10. Wszystkie, każda z nich. Dlatego, że potrafi przyjąć. Jest szybki, lubi się bić. Bije nieporównywalnie mocniej. W tej chwili pytanie do was. Jak nieporównywalnie mocniej? Jak czytamy, czy cytujemy? 137 do 39 power punches, które doszły celu. 137 oczywiście power punches Dawida Benavideza, które doszły celu. 37 Kyrona Davisa, które doszły celu, czyli prawie stówka różnicy w power punches, a ten ciągle stał. No, taki jest Kyron Davis. To jest gość, który potrafi przyjąć. Do tego jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o Benavideza, to nie jest gość, który nokautuje jednym strzałem, mimo że ma petardę. To jest. On tak zresztą sam mówił, że on ma tak zakodowane, że może ten pierwszy cios ma przygotować ten drugi, który nokautuje. To jest sposób jego walczenia, te przyspieszenia, które można zobaczyć, oglądając ten pojedynek, gdzie bije raz, dwa, szybko, po czym wrzuca jakiś tryb mega bieg, nie wiem, 15 i te ciosy lądują, jakby ktoś przyspieszył film. To jest znak szczególny Benavideza, natomiast czy jest gotowy na Canelo Alvareza? Na Canelo Alvareza nikt nie jest gotowy. Ja to mówiłem miesiąc temu, pół roku temu, podejrzewam, że rok temu w tej kategorii wagowej. Nikt nie jest gotowy. Natomiast jeśli ktoś ma dać walkę, która będzie trzymała nas w napięciu przez cały czas, to jest właśnie Benavidez w kategorii super średniej. On sam powiedział, że pokazywał te pasy. Część z was pewnie zastanawiała się, którzy oglądali tę walkę, po co on pokazuje te pasy takich różnych, te różne regionalne pasy WBC. On sam to wyjaśnił, mówiąc, słuchajcie,
ja chcę mieć swoje szanse walki o tytuł mistrza świata, jest pretendentem numer jeden WBC. Nie ma innej możliwości ze strony WBC niż nakazanie pojedynku Canelo Alvareza z właśnie Davidem Benavidezem. Inaczej, nie miałby, gdyby nie fakt, że ma wszystkie pasy, więc każda inna organizacja może w tej chwili to samo powiedzieć. A dlaczego WBC miałoby walczyć, zawodnik, który jest numer jeden WBC, miałby walczyć z Canelo, a nie ktoś, kto jest WBA, IBF albo WBO? Z jednego prostego powodu. Z tego prostego powodu, że najbliższa walka Canelo Alvareza będzie w Cinco de Mayo, czyli wielkim meksykańskim święcie. Nie ma lepszej walki, którą można zrobić podczas meksykańskiego święta niż Meksykanin kontra Meksykanin. Ja wiem, że on się urodził w Phoenix, mówię o Benavidezie. Natomiast tata Meksykanin, mama, o ile się nie mylę, z Ekwadoru, człowiek, który utożsamiał się z kulturą meksykańską praktycznie całe swoje życie. Dla sporej części Meksykanów to jest po prostu Meksykanin, który się tutaj urodził w tamtej części Stanów Zjednoczonych, co zresztą nie jest żadną dziwną, czy powiedziałbym sprawą, która kogokolwiek dziwi. Wielu Meksykanów rodzi się w Stanach Zjednoczonych i uważają siebie cały czas za Meksykanów. Taka jest kultura, nie ma w tym niczego złego. Podobnie jak wielu Polaków może się tutaj urodzić z rodziców polskich i będą czuć się Polakami, mimo że mieszkają w Stanach Zjednoczonych. U Meksykanów to jest to coś dodatkowo mocnego. No na dzisiaj jakbym miał powiedzieć szansę. Bo to był taki ostatni test. Oczywiście Canelo na końcu wybierze. Wydaje mi się, że test został zdany przez Davida Benavideza, żeby spokojnie tą walkę dać i spokojnie tą walkę, za tą walkę zapłacić ponad 50 milionów dolarów. W sumie wypłaty dla obu zawodników, bo to nie ma żadnych wątpliwości, że takie wypłaty będą. Gdybyśmy zobaczyli innego Davida Benavideza, może jakiegoś takiego niechcącego się bić pięściarza, który po prostu mówi, no tak, tego Davisa to ja tak czy inaczej wygram, to ja tutaj sobie odpuszczę nieco tą walkę, na luzie ją wygram, no to może by na to nie zasługiwał. Natomiast nie było tego, kompletnie nie. Widzieliśmy, jak to wyglądało. W pewnym momencie te wymiany były cios na cios. Jak można nie chcieć zobaczyć walki Benavidez kontra Canelo? To jest kompletnie niemożliwe. Sam Canelo powiedział, pod koniec stycznia ja się na ten temat wypowiem, czy mi się podoba, czy nie. Zwrócił na to uwagę Benavidez, mówiąc, że mnie nie interesują opinie Canelo na temat tego, jak ja walczę, czy jestem słaby, czy nie. Masz ze mną walczyć, to walcz. Chyba wszyscy tego chcemy. Jedną rzecz niepotrzebnie powiedział. Niepotrzebnie powiedział, że on się go boi, że to jest pussy. Przetłumaczcie sobie, co to znaczy, inne znaczenie tego słowa, oprócz kotka w języku angielskim. To było niepotrzebne, no bo nie wiem, po co to Benavidez powiedział, ze względów PR-owskich nie sądzę, bo on raczej taki na PR nie jest nastawiony. No ale po co? Mówić, że Canelo się boi? Nie, to było zupełnie niepotrzebne. Jak masz dostać walkę, to dostaniesz tą walkę. No sytuacja jest jaka jest, to Canelo decyduje, z kim walczy. Oczywiście, tak jak mówię, WBC może nakazać, no ale ci trzy pozostałe organizacje, których pasy ma Canelo, również mogą to nakazać. I tu będzie zabawa. Zdał egzamin, chcę go zobaczyć. Tak jak mówię, podobnie sytuacja jak z Canelo, kiedy walczył z Floydem. Co może stracić Benavidez oprócz tego zwycięstwa? Oprócz tego zwycięstwa mieć pierwszą przegraną. Nic nie może stracić. Absolutnie nic, wyjdzie do walki, pokaże sobie w duchu, a co do tego nie ma wątpliwości, pokaże swoje umiejętności. Jak przegra, to zmierzy się z najlepszym pięściarzem bez podziału na kategorie wagowe, będzie doskonale wiedział, gdzie jest. Jest 7 lat młodszy od Canelo. 7. On ma 7 lat na to, żeby dojść do tego miejsca, gdzie jest Canelo. Nie mówię, że dojdzie. Ale jakie tu jest ryzyko? Pomijam już ten fakt, że zarobi 10 baniek, ale może mówić tylko i wyłącznie na dobre. Oczywiście mówię to jako kibic, mówię to jako dziennikarz, ale przede wszystkim jako kibic, bo ja chcę tę walkę zobaczyć. Dla mnie najlepsza walka w super średniej, jaką można zrobić. Nie jestem osobiście specjalnie fanem Canelo kontra Beterbiev, Canelo kontra Bivol. Bivol jest nudziarzem. Bivol jest gościem, który wychodzi na ring i jest po prostu nudny. No taka jest brutalna prawda. Mówimy poza tym o wadze półciężkiej. Po co robić walki na zasadzie, o idę w górę, skoro można zrobić w tej kategorii wagowej, w której jeden i drugi czuje się najlepiej, bo wielokrotnie Canelo Alvarez podkreślał, że super średnia to jest ta waga, w której on się zdecydowanie najlepiej czuje, naturalnie, nie musi nic zrobić, nie musi zbijać wagi i tak dalej, i tak dalej.
ciekawostka, jak to będzie dalej wyglądało. Decyzja należeć będzie do Canelo, natomiast fakt dla nas jest, że no, oglądamy tej jesieni boks tydzień po tygodniu jak z innej planety, no bo następną sobotę mamy Andrejda, który broni tytułu w Bostonie, czy pod Bostonem z Wiglejem. Tydzień później mamy Teofimo, który walczy z Kambososem, broni wszystkich pasów. W międzyczasie będziemy jeszcze mieli Haneja, znaczy w międzyczasie nie, później. Będziemy mieli Łomaczenkę, będziemy mieli walka Chisora Parker, będziemy mieli Triple G, bo to oficjalnie, o czym mówiłem już od miesięcy, zostało potwierdzone, walka 29 grudnia. Po prostu obłęd. Słuchajcie, być kibicem boksu teraz, piękna, piękna sprawa. Pozdrawiam Was serdecznie, miłej niedzieli.